Przy pierwszym czytaniu wydaje się to być najbardziej odklejona książka w historii, powiedział fizyk i profesor antropologii Gregory Cochrane, po czym dodał: ale może coś w tym jest. Znany biolog Richard Dawkins napisał o niej: to jedna z tych książek, które albo są stekiem bzdur, albo dziełem geniusza. Prawdopodobnie to pierwsze, ale nie dam sobie ręki uciąć. Cenieni naukowcy mówili o niej, że to fantastyczna książka, podczas gdy inni cenieni naukowcy zrównywali ją z błotem, a tytuł, o którym mówimy, został wydany w 1976 roku i nazywa się Narodziny świadomości, rozpad podzielonego umysłu. Psycholog Julian Jaynes opisuje w niej swoją autorską hipotezę, wedle której jeszcze 2-3 tysiące lat temu umysły ludzi działały zupełnie inaczej niż dziś. Jaynes przedstawia w książce całą teorię, argumenty, które za nią przemawiają, współczesne i historyczne przesłanki i nazywa ją hipotezą podzielonego umysłu, czy też umysłu bikameralnego, w łacinie oznaczającego dwuizbowy, dwupokojowy. Przez następne 50 lat do dzisiaj naukowcy chwalą i krytykują, besztają i fascynują się, znajdują nowe argumenty za, ale też argumenty przeciw. I nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę, że mówimy o temacie, który zazwyczaj generuje więcej pytań niż odpowiedzi. O czymś, co jest bliskie każdemu z nas, a jednak wciąż nie rozumiemy, skąd się wzięło i jak działa. Świadomość. W samym już tytule tej książki pojawiają się dwa słowa, które ciężko jest w ogóle zdefiniować. Świadomość oraz umysł. I żadna z tych rzeczy nie jest materialna. Umysłem nazywamy to, co doświadcza, czuje, pamięta. Nie chodzi tutaj o mózg, a raczej o rezultat działania mózgu, czy w zasadzie całego układu nerwowego i w ogóle ciała człowieka. Z kolei świadomość to konkretny, precyzyjny element umysłu. To uczucie, doświadczenie, stan naszej własnej egzystencji. To, jak to jest być w swoim wewnętrznym świecie, jak to jest być częścią swojego umysłu. Umysł i świadomość mogą się wydawać brzmieć podobnie, ale nie jesteśmy świadomi wszystkiego, co dzieje się w naszych umysłach. Świadomość to pewna uwaga, aktywne zdawanie sobie z czegoś sprawy. Procesy, które dzieją się automatycznie, nasze postrzeganie świata, czasem nawet myśli albo skojarzenia mogą umknąć świadomości, mimo tego, że nam może się wydawać, że jesteśmy świadomi wszystkiego. Tutaj jednak pojawia się przykład, przytoczony zresztą przez samego Jamesa. Co jeśli jesteśmy w zupełnie ciemnym pokoju i wyciągniemy latarkę? Wyobraźcie sobie teraz, że pytamy latarki, żeby opisała nam, jak wyglądają części pokoju, które są ciemne. Problem w tym, że z jej perspektywy takich części po prostu nie ma, dlatego że latarka ich nie widzi. Ona widzi tylko to, na co akurat rzuci swój snop światła. I tak samo nie da się być świadomym tego, co jest nieświadome. A w naszym umyśle dzieje się dużo więcej rzeczy niż tylko te, na które pada akurat snop świadomości. To, że często nie jesteśmy świadomi tego, jak chodzimy albo oddychamy, to jedna rzecz. Bardziej złożonym przykładem może być prozopagnozja, czyli nieumiejętność rozpoznawania twarzy. W jednym z badań zauważono, że chociaż świadome rozpoznawanie faktycznie jest tutaj zaburzone, czyli osoba nie potrafi wskazać znajomej osoby po samej twarzy, układ nerwowy wciąż reaguje na widok znajomego. Sugeruje to, że chociażby przy rozpoznawaniu twarzy działa zarówno komponent świadomy, jak i nieświadomy. Nie powinno więc dziwić, że istnieje przypadek odwrotny do prozopagnozji, czyli zespół Capgras. Dotknięta osoba potrafi rozpoznawać ludzi bez problemu i chociaż widzi, że ma do czynienia z kimś znajomym, bliskim, coś niewysłowionego podpowiada, że jest inaczej. Zespół Capgras prowadzi do przekonania, że bliska osoba została zastąpiona przez kogoś identycznego. Uczucie jest silne, mimo że do takiego zdarzenia nie ma żadnych podstaw. Idąc jednak tropem badań na temat prozopagnozji, zostały przeprowadzone kolejne, które wskazywały, że choć wygląd danej osoby jest świadomie rozpoznawany, to reakcja emocjonalna, która powinna temu towarzyszyć, nie występuje. Czyli na odwrót, niż było w wypadku prozopagnozji. Przyczyną może być więc uszkodzenie konkretnej części mózgu. Pomimo, że oświetlony latarką człowiek wydaje się być w porządku, to coś w ciemności, w otchłaniach umysłu podpowiada nam, że jest inaczej.
Wiemy, jak to jest być świadomym. Trudno jest to może ubrać w słowa, ciężko byłoby to wytłumaczyć komuś, kto nie jest świadomy, ale my wiemy, o co chodzi. Mamy pewien świat wewnętrzny. Nie tylko odczuwamy rzeczy na zewnątrz, ale też wiemy, kto i jak te rzeczy odczuwa. Możemy powiedzieć, że jakoś to jest być nami. I jesteśmy świadomi tego, że jakoś to jest być nami, a nawet świadomi tego, że jesteśmy świadomi tego, że jakoś to jest być nami. Pytanie brzmi, czy zawsze tak było? Czy ludzie w przeszłości myśleli w taki sam sposób, odczuwali tak samo, czy również byli świadomi? Czy mieli jakiś wewnętrzny monolog? Może ten sposób postrzegania świata pojawił się dopiero w pewnym momencie. Być może wcześniej było coś innego niż świadomość, na przykład coś takiego jak podzielony umysł. Zanim jednak przejdziemy dalej, ten materiał sponsorują Cyrulice. Już rok temu miałem okazję współpracować z Cyrulikami. To polska firma tworząca produkty do pielęgnacji zarostu i tak się składa, że od czasu tej poprzedniej współpracy ich olejek do brody, a konkretnie ten o zapachu whisky i kawy, to mój główny produkt do pielęgnacji. Po pierwsze dlatego, że jak dla mnie aromat jest fenomenalny, a po drugie pomaga nawilżać brodę i skórę twarzy. Nadaje włosom błysku i przydaje się szczególnie o tej porze roku, kiedy powietrze z dnia na dzień stało się dużo bardziej suche. Szczerze się ucieszyłem, kiedy okazało się, że ta konkretna kombinacja zapachowa wyszła poza olejek do brody i pojawiła się w innych produktach. Jest na przykład szampon do mycia zarostu albo balsam, który przydaje się do stylizowania dłuższej brody. Oczywiście cyrulicy mają przeróżne inne kombinacje zapachowe, które chociaż są zróżnicowane, wszystkie są z naturalnych składników i pomagają zadbać o zarost, czyszcząc, zmiękczając włosy, no i nadając im tę przyjemną nutę. Jeśli chcecie przetestować ich produkty albo szukacie fajnego pomysłu na prezent na święta, to cyrulicy przygotowali dla mnie specjalny kod. Wszystko znajdziecie w opisie, ja serdecznie polecam, a tymczasem wracamy do materiału. Mówiąc o hipotezie podzielonego umysłu, Jane skieruje naszą uwagę na antyczną Grecję, jej liczne mity, bogów, ale też największe dzieła literatury, takie jak Iliada czy Odyseja Homera. Dochodzi do wniosku, że brak w tych dziełach odniesień do jakiejkolwiek subiektywnej perspektywy, do autorefleksji, do świadomości, do ja. Tak jakby nie tylko te pojęcia, ale też te odczucia były po prostu nieznane. I to nie dlatego, że mózgi tych ludzi były inne, bo nie były. Założenie jest takie, że choć mózg pracował tak samo, umysł inaczej to interpretował. A żeby zrozumieć, jak to w ogóle możliwe, można się przyjrzeć współczesnemu przykładowi – schizofrenii. Umysł osoby dotkniętej schizofrenią jest w pewnym sensie rozbity na kawałki i nie chodzi tutaj o jakieś różne osobowości, a raczej o to, że różne elementy mózgu, które normalnie działają razem w ramach umysłu, świadomości, są od siebie odseparowane. Umamy dźwiękowe czy wizualne, głosy, obrazy. Mimo tego, że są produkowane przez mózg, wydają się pochodzić z zewnątrz, a to, że wiemy o tym, że teoretycznie są one produkowane przez mózg, nie sprawia, że to wrażenie znika. Jak człowiek bojący się własnego cienia, umysł nie odczuwa, że sam coś stworzył. Doświadczenia osób ze schizofrenią mogą się bardzo od siebie różnić. Oczywiście osoba poddana leczeniu i świadoma działania swojego mózgu, mimo że wciąż ma wrażenie, że omamy są rzeczywiste, ma też wiedzę, która pozwala zareagować na nie nieco inaczej. Fascynujące są jednak badania, z których wynika, że schizofrenicy z różnych kultur potrafią mieć od skrajnie negatywnych do pozytywnych doświadczeń ze swoimi umysłami. W kulturach, w których domyślnie traktuje się schizofrenię jako chorobę, omamy częściej przyjmują charakter negatywny i trudniej je znieść, podczas gdy w kulturach, na przykład niektórych części Afryki, gdzie o tym samym przyszło się myśleć jak o darze, słyszane głosy zazwyczaj są przyjazne, co czasem pozwala wręcz żyć z tym odseparowanym fragmentem umysłu w nietypowej harmonii. Schizofrenia, której przyczyny do dzisiaj pozostają niejasne, zostaje przez Jane'a potraktowana jako przykład tego, jak kiedyś mógł wyglądać typowy umysł człowieka. Co więcej, dodatkowo traktuje on też ją jako pewną poszlakę, jako pozostałość po typie umysłu, który w większości został dzisiaj wyparty przez współczesną świadomość. Tak jak schizofrenik odczuwający wytwór swojego umysłu jako coś z zewnątrz, tak posiadacze bikameralnych umysłów według Jane'a po prostu słyszeli głosy.
Coś, co dziś moglibyśmy nazwać wewnętrznym monologiem albo myślami, miało jednak wydawać się mieć inne źródło. Źródło z zewnątrz, które kulturowo można było przypisać chociażby różnym bóstwom. I nie miało to być traktowane jako nic dziwnego, bo podzielony umysł miał być trochę jak dwa umysły w jednym. Jeden, który generuje pomysły, słowa, dźwięki, i drugi, który to wszystko odsłuchuje, jednocześnie nie czując, że to jego własna twórczość. Nasz mózg to skomplikowana maszyna, a pewne rzeczy, które wydają nam się być na co dzień normalne, są tak naprawdę skutkiem działania złożonych połączeń nerwowych. Żeby się o tym przekonać, wystarczy te połączenia uszkodzić. Coś tak oczywistego, jak fakt, że nasza ręka wydaje nam się być nasza i mamy nad nią pełną kontrolę, może zostać po prostu wyłączone, co zmieni naszą percepcję bezpowrotnie. Syndrom obcej ręki to coś, co trudno sobie wyobrazić. Głównym objawem jest to, że jedna z rąk, albo rzadziej nóg, zaczyna wykonywać czynności, których my wcale nie chcemy wykonywać. I nie są to tylko jakieś losowe ruchy, bo akcje potrafią być bardzo precyzyjne, na przykład rozpinanie guzików. Na porządku dziennym jest chwytanie, rzucanie i chociaż częstotliwość tych wydarzeń może być różna, dla wszystkich osób dotkniętych tym syndromem jedna rzecz jest wspólna. Jest to wrażenie, że ręką steruje ktoś obcy. Osoba z taką ręką często nie jest świadoma, że ta w ogóle coś robi, dopóki to nie rzuci się w oczy. Przy co gorszych przypadkach ruch ręki trzeba ograniczać, chwytać ją, krępować, czasem działa danie jej czegoś do trzymania. Zatraca się poczucie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli to, że każda część ciała to również my. To części nas, z którymi nasz umysł jest elegancko zespojony i zsynchronizowany. Tymczasem obca ręka staje się po prostu intruzem, czymś. Nieważne, że jest elementem ciała, bo nie wydaje się już być nami. Jesteśmy my i jest ona. Możemy się dopatrywać pewnego podobieństwa do tego, jak opisywaliśmy schizofrenię, bo tak jak tutaj nasze ciało wydaje się być czymś z zewnątrz, tak tam wewnętrzne myśli, impulsy itd. wydają się być czymś obcym. Julian Jaynes właśnie na takiej zasadzie porównuje swój dwuizbowy, podzielony mózg do mózgu schizofrenicznego. Wyobraża sobie ludzi, którzy swoje własne myśli interpretują jako obce, jako zewnętrzne. I nie jest to dla nich nic dziwnego, bo nikt nie mówi, że to coś dziwnego. Nie jest to jednak dokładne porównanie. Jaynes nie zakłada bowiem, że ludzie byli świadomi i jednocześnie słyszeli jakieś obce głosy. Wręcz przeciwnie, proponuje, że nasi przodkowie nie odkryli jeszcze, co to znaczy być świadomym. A żeby przybliżyć, o co mu w ogóle tutaj chodzi, nie zaczyna od tłumaczenia, czym jest świadomość, a raczej od tego, czym nie jest. Kiedy jeździmy na rowerze, chodzimy, majsterkujemy, nasza świadomość nie musi być w to zaangażowana. Jasne, możemy zdecydować, że skupimy ją na tym, co się dzieje, na ruchach naszych rąk, nóg, palców, tak jak możemy skupić się na naszym oddechu, pomimo że zazwyczaj nie jesteśmy go świadomi, a on i tak tam jest. Nasz mózg i ciało robi więc wiele rzeczy niewymagających świadomości, ale nie musi to mieć tylko związku z ruchem, bo czy żeby myśleć, musimy być świadomi? Czy każdy pomysł albo rozwiązanie dręczącego nas problemu, które pojawia się w głowie ni stąd, ni zowąd, jest efektem świadomego procesu? Bardzo często przecież gotowa idea wskakuje do głowy, wygenerowana przez procesy dziejące się poza świadomością, i współcześni ludzie potrafią zresztą mieć z tym pewne problemy. Traktujemy różne myśli, nawet te natrętne, które nam się nie podobają, niechciane, jako coś ważnego, bo przecież to jest część nas. Wiele nurtów terapeutycznych skupia się na tym, żeby właśnie zmienić ten sposób postrzegania, żeby człowiek mógł stać się reżyserem, który obserwuje wyłaniające się myśli i mówi: to jest fajne, albo to jest do wyrzucenia. Mamy zdolność refleksji nad myślami i nie musimy ich zawsze słuchać. Nasi przodkowie mogli nie mieć takiej możliwości, ale być może wciąż potrafili odkrywać, eksplorować, myśleć, a nawet rozwiązywać problemy. Inaczej niż my, jeśli ich mózg generował jakieś myśli, głosy itd., nie interpretowali tego jako czegoś, co pochodzi z wewnątrz, z wewnętrznego świata umysłu, dlatego że nie mieli takiej idei i poczucia jak wewnętrzny świat umysłu.
Te głosy i myśli mogły być po prostu takim samym bodźcem jak szum wiatru czy blask słońca, czymś, co napływa do nas z zewnątrz, czymś, co po prostu jest. I tak jak ludzkie umysły tłumaczyły sobie zjawiska naturalne, wolą bogów i tak dalej, tak pochodzenie tych głosów też można było im przypisać. Potem nadeszły problemy, kryzysy cywilizacyjne, a także pismo, które zmniejszyło wagę mowy. James opisuje to jako powody zmiany w działaniu umysłów ludzi, która mogła zachodzić stopniowo i wybiórczo. Gdzieniegdzie bikameralna mentalność mogła się utrzymać dłużej w konkretnych miejscach albo w konkretnych jednostkach, będących teraz prorokami, którzy jako jedni z niewielu wciąż słyszeli głosy. Głosy, które mówiły ludzkości, co mają robić. Sposób religijnego myślenia mógł się wtedy zmienić, ponieważ kontakt się urwał, bóstwa opuściły ludzkość, pozostawioną teraz samą sobie, co też objawia się w tekstach z okresu zmian, okresu, który James datuje na gdzieś pomiędzy XIV a VI wiekiem przed naszą erą. Stanfordowski profesor Ernest Hilgard powiedział, że hipoteza dwuizbowego umysłu jest szokująca dla czytelnika i niezależnie od tego, czy się ją zaakceptuje, czy nie, w pewnym sensie trzeba rozważyć jej możliwość. I tym właśnie ta hipoteza jest możliwością. Nieważne, czy jest ona trafiona, czy nie, czy okaże lub nie okaże się prawdziwa, każe nam się ona zastanowić nad naturą naszych umysłów i naturą świadomości. Nad tym, jak wiele nawet dzisiaj jest rzeczy dziejących się poza tą świadomością. Ona, jak ta latarka, potrafi widzieć tylko te rzeczy, które oświetla, więc i jej, i nam wydaje się, że wszystko jest pokryte świadomą uwagą. Nie możemy być świadomi tego, czego nie jesteśmy świadomi. Możemy to tylko badać i próbować nadać temu sens.